W ostatnich dniach II wojny światowej niemieccy żołnierze usiłowali pośpiesznie zatopić tajemnicze skrzynie w mrocznym austriackim jeziorze. Co zawierały skrzynie? Świadectwa najokrutniejszych czynów reżimu? Skradzione skarby? Złoto nazistów? Tajemnica nie została wyjaśniona przez dziesięciolecia, aż do chwili, gdy badacze zaczęli zapuszczać się w głębiny. W czasie badań wydobyto przedmioty związane ze złowieszczą przeszłością. Odkryto również, że prawda jest równie niejasna, jak strzegące tajemnicy wody jeziora Toplitz. Tajemnica jeziora Toplitz. Powierzchnia jeziora Toplitz w Austrii wydaje się spokojna. Jednak w czasie II wojny światowej nazywano to miejsce diabelskim śmietniskiem. Dziś sekrety związane z jeziorem zaczynają wypływać na światło dzienne. Przez ponad 20 lat niemiecki biolog i dokumentalista Hans Fricke z Instytutu Maxa Plancka bada alpejskie jeziora. Początkowo interesowała go ekologia głębin. Fricke i operator łodzi podwodnej Jürgen Schauer przeprowadzili na zlecenie Instytutu Plancka podwodne badania na całym świecie. Ich odkrycia nieraz trafiały na pierwsze strony gazet, jednak bezustannie wracają właśnie nad jezioro Toplitz. Położone zaledwie o 3 godziny drogi samochodem od Monachium, Toplitz-Zee to jedno z najbardziej odosobnionych austriackich jezior. Podwodne badania postawiły przed odkrywcami szereg wyzwań. Po zanurzeniu na kilka metrów zapada niemal całkowita ciemność. Naukowcy muszą bezustannie uważać na zatopione pnie i głazy mogące uszkodzić pojazd. Na głębokości 16 metrów wraz z tlenem znika życie. Obecność toksycznego siarkowodoru powoduje, że niemal nie ma tu flory i fauny. Dno jeziora znajduje się na głębokości ponad 100 metrów. Łódź podwodną stworzono do badania oceanicznych głębin. Jest w stanie wytrzymać znacznie większy nacisk niż 4000 ton na dnie jeziora Toplitz. Dzięki iluminatorowi z pleksiglasu Fricke i operator mogą zobaczyć królestwo, którego nie oglądał dotąd żaden człowiek. To dla Frickego dopiero początek całej serii nowości. Mikroorganizmy stworzyły tu wspaniałe struktury. Poruszając denne osady, Fricke rozpętał burzę na lądzie. Ku zaskoczeniu badacza okazało się, że wielu ludziom zależy na tym, by sekrety jeziora Toplitz nie wypłynęły na światło dzienne. Gdy w 1983 roku po raz pierwszy zanurkowaliśmy w jeziorze, nieszczególnie interesowały nas jego związki z nazizmem. Bardzo więc zaskoczyły nas prasowe ataki prawicowych ekstremistów. Było to dla nas szczególnie frustrujące, ponieważ jako biologów morskich bardziej interesowała nas nasza dziedzina niż historia. Jednak z upływem czasu historia jeziora zaciekawiła mnie. Zbierałem mity i legendy. Chciałem wiedzieć, czy te tajemnicze opowieści są prawdziwe. Dopiero po 20 latach zacząłem rozumieć to, co tutaj się działo. Pogrążone we mgle góry południowych Niemiec i Austrii były idealnym miejscem dla nazistów chcących w ukryciu przeprowadzić pewne akcje. W ostatnich dniach wojny naziści przetransportowali w Alpy to, co uważali za cenne lub obciążające. Ukryli tu złoto z Banku Rzeszy. Także dowody niektórych przerażających działań III Rzeszy zostały zatopione w jeziorach.
Fricke wkrótce odkrył, dlaczego jezioro Toplitz nazywano diabelskim śmietniskiem. Na dnie spoczywają porozrzucane skrzynie z zapasami wojskowymi. Pociski rakietowe, miny, materiały wybuchowe. Potem reflektor Frickego wydobył z mroku coś niezwykłego. Angielskie banknoty funtowe. Skrzynki pełne pieniędzy. Jest ich tak wiele, że łódź podwodna dosłownie pływa w pieniądzach. Odkrycie Frickego miało zmienić jego życie. Oddalił się od biologii i przez dziesięciolecia prowadził śledztwo dotyczące nazistowskich tajemnic spoczywających na dnie jeziora. Tajemnica jeziora Toplitz. W austriackich górach na dnie sporego jeziora zwanego diabelskim śmietniskiem można znaleźć rozwiązania wielu zagadek z ostatnich dni III Rzeszy. Podczas badania jeziora niemiecki biolog Hans Fricke natknął się na tysiące brytyjskich funtów. Ale nie był pierwszym, który odnalazł banknoty. W roku 1959 niemieckie czasopismo Stern przedsięwzięło nad jeziorem Toplitz operację wydobywczą na dużą skalę. Reporter pisma badał historie spisane w książce doktora Wilhelma Hetla, wysokiej rangi oficera SS. Próba zakończyła się wyciągnięciem z dna kilku banknotów funtowych. To wywołało sensację. Eksplorację kontynuowano. Stało się jasne, że niemiecki program pod kryptonimem Operacja Bernard naprawdę istniał. Było to największe fałszerstwo w historii. Niemcy wydrukowali 130 milionów angielskich funtów. W tym czasie była to 1/3 całej waluty Wielkiej Brytanii. Jak twierdzi John Keyward z Banku Anglii, sfałszowane banknoty zaskoczyły Brytyjczyków. Banknoty z operacji Bernard trafiły tu dopiero w 1942 roku. Były bardzo dobrze zrobione. Przeszły pierwszą kontrolę w banku i uznano je za oryginały. Zostały wówczas wciągnięte do księgi głównej, inaczej mówiąc, odkreślone. Kluczem do tego był numer. Jeśli pojawił się banknot 5-funtowy, sprawdzano jego numer. O ile był w księdze i nie był zaznaczony, odkreślano go. Okazało się, że wszystkie 8 banknotów, które wtedy napłynęły, zostały już odkreślone w księdze głównej. Zaczęto bić na alarm. Po bliższym zbadaniu odkryto, że to fałszywki. Przez 15-letnich dni zespół wyłowił z jeziora tysiące fałszywych funtów. Ponad 20 lat później Hans Fricke przekonał się, że większość banknotów nadal spoczywa na dnie. Jako filmowiec dokumentalista wszystko rejestrował. Gdy zanurzyliśmy się po raz pierwszy, nie oczekiwaliśmy, że znajdziemy aż tyle. Myśleliśmy, że natrafimy na jakieś pamiątki wojenne, może kilka brytyjskich funtów, ale byliśmy bardzo zaskoczeni, że jest tego tak dużo. Fricke odnalazł też bardziej złowieszcze przedmioty. W jeziorze zatopiono olbrzymie pływaki samolotów. Z pomocą austriackich płetwonurków saperów Fricke wydobył więcej tajemniczego wyposażenia. Wielkie tratwy, rakiety, bomby i miny. Fricke ustalił, że uzbrojenie powstało na zamówienie niemieckiej marynarki wojennej. Jezioro Toplitz było poligonem doświadczalnym Kriegsmarine, idealnym do testowania podwodnych materiałów wybuchowych i urządzeń pobliskiego Instytutu Badawczego.
Austriacka ekipa sprowadziła zespół ekspertów i ciężki sprzęt wydobywczy. Wyciągnęli z dna kilka gigantycznych, nieuzbrojonych min. Wyglądało na to, że mroczne tajemnice wychynęły wreszcie z głębin jeziora Toplitz. Sfałszowane brytyjskie pieniądze wypływają na powierzchnię. Dzięki beztlenowemu środowisku na dnie jeziora są śnieżnobiałe. Tuż na tym banknocie po 40 latach w wodzie tylko trochę zbladł. Fałszywe banknoty warte miliony funtów zostały zabrane na przechowanie. Hans Fricke zaczął szukać powiązania między fałszywkami a Instytutem Badawczym Marynarki. Wydaje się, że zakład badawczy i sfałszowane banknoty nie miały ze sobą nic wspólnego. Jednak służyły podczas wojny jako broń. Sfałszowane funty były bronią w papierowej wojnie Hitlera. Natomiast badania w instytucie miały ulepszyć arsenał wojny podwodnej. Dlatego pod koniec wojny musiały zniknąć w toni jeziora. Fricke przeniósł uwagę z biologii jeziora na przedmioty będące dziełem człowieka. Poszukiwanie wskazówek wśród obfitych dennych osadów było bardzo trudne. Ale już wkrótce badacz ustalił, że Kriegsmarine rozwijała nowe uzbrojenie. Podwodną minę z zapalnikiem ciśnieniowym. Oraz rakietę odpalaną spod wody przeciwko celom na powierzchni. Program zbrojeniowy marynarki wymagał wielkich ilości sprzętu i materiałów wybuchowych. Siłą roboczą byli najczęściej więźniowie obozów koncentracyjnych, takich jak Sachsenhausen w pobliżu Berlina. To tu drukowane były fałszywe banknoty. W blokach 18 i 19 więźniowie, przeważnie Żydzi, zmuszani byli do pracy przy największym fałszerstwie w dziejach świata. Sachsenhausen było przede wszystkim obozem zagłady. Do wyzwolenia zginęło tu niemal 100 tysięcy ludzi. Drukarnia była odizolowana od reszty baraków, a pracujący tu ludzie byli traktowani nieco lepiej niż reszta więźniów. Mimo to wiedzieli, że najprawdopodobniej podzielą ich los. Jednym z więźniów był Jack Plapler. Trafił do obozu w wieku 18 lat za to, że był Żydem. Plapler był najmłodszy w baraku fałszerzy. Z zawodu był malarzem pokojowym. Pozostali byli drukarzami, grafikami albo specami od typografii. Na samym początku, w roku 1942, w barakach było 26 pracowników. Dwa lata później przy prasach pracowało 140 mężczyzn. Mieli za zadanie wyprodukować jak najbardziej autentyczne banknoty, 5, 10, 20 i 50-funtowe. Nazistowskie służby wywiadowcze desperacko potrzebowały obcych walut. Najlepiej fałszywek bez skazy. Plapre wspominał. W każdym bloku były dwie hale. Drukarnia była w tej od frontu, w drugiej większość więźniów siedziała przy długim stole. Ich zadaniem było podniszczanie świeżo wydrukowanych banknotów. Starali się, by pieniądze wyglądały na stare. Używali do tego piachu lub ziemi. Banknoty nie były cięte nożyczkami, tylko oddzierane przy linijce. Ja pracowałem przy maszynie drukarskiej znanej jako rondel. Miałem pilnować, żeby numery na banknotach były wydrukowane równo i po kolei. Wir hatten natürlich immer die Hoffnung und wir waren ja sogenannte alte Lagerhasen und waren. W obozie nazywano nas fachmanami. Zdawaliśmy sobie sprawę, że jeśli to będzie długotrwała działalność, a nas nie będą już potrzebować, od razu nas zabiją.
za to, co wiemy. Naszą jedyną nadzieją było to, że wojna skończy się nagle i może zostaniemy uratowani. W Sachsenhausen SS-mani co dnia przeprowadzali masowe egzekucje. Kim byli ludzie, w których rękach spoczywał los Plaplera i innych więźniów? Hans Fricke spędził lata, by ich wytropić. Przekonał kluczową postać dramatu do wywiadu. Ustaliliśmy, gdzie przebywa Bernhard Krüger w dość awanturniczy sposób. Mój znajomy spotkał jego córkę w RPA i w ten sposób dotarliśmy do Krügera. Po raz pierwszy spotkałem go w restauracji koło głównego dworca kolejowego w Hamburgu, w sali na tyłach. Tego dnia wyjaśnił nam, w jaki sposób drukował banknoty i jakie tajne znaki na nich umieszczono. Bernhard Krüger kierował fałszerską operacją. Nazwał ją zresztą swoim imieniem. Muszę pochwalić Bank Anglii za sposób, w jaki drukowali banknoty i zabezpieczali je znakami wodnymi. Tutaj to widać. To nie jest normalny znak wodny. Jest pokrywany numerem matrycy. A krawędzie nie są równe. Są podobne do tych w fałszywkach, ale nie tak ostre. Nie były cięte. Dalej, na górze ornamentu, mamy końcówkę paska zabezpieczającego, dodatkowej cechy bezpieczeństwa. No i różnoraka czcionka. Ponieważ banknot drukowano jednostronnie, główną cechą zabezpieczającą jest znak wodny. By to sfałszować, trzeba było zawodowców, ludzi, którzy znali się na robocie. Krüger zajmował ważną pozycję w nazistowskiej machinie propagandowej. Odpowiadał za paszporty, druk, dokumenty. Jego dowódcą był Heinrich Himmler, Reichsführer SS. Odpowiadali jedynie przed Adolfem Hitlerem. Fałszowanie banknotów miało być jednym ze sposobów powalenia Anglii na kolana. Kolejną były niemieckie U-boty. W początkowym okresie wojny na Atlantyku zagroziły zagłodzeniem Wielkiej Brytanii. Alianci odpowiedzieli konwojami, patrolami lotniczymi i sonarem. Zdziesiątkowali flotę U-botów, choć niemieckie filmy propagandowe przedstawiały sytuację zupełnie inaczej. Dowódca niemieckiej marynarki wojennej, admirał Dönitz, wiedział, że bitwa będzie przegrana, jeśli eksperci z nad jeziora Toplic nie opracują nowych typów broni. Chemicy i fizycy przez 24 godziny na dobę pracowali nad stworzeniem rakiety startującej spod wody. Pół wieku później Fricke odnalazł niemieckie plany w londyńskich archiwach Royal Navy. Okazało się, że Niemcy próbowali zbudować bardzo dokładne wyrzutnie. Badali fizykę podwodnego napędu rakietowego. Fricke natrafił również na stare zdjęcia ukazujące dumnych naukowców znad jeziora Toplic i pierwszą rakietę próbną. Na dnie jeziora Fricke odnalazł zużyte rakiety. Znalazł też jedną z wyrzutni, jakie miano montować na U-botach. Konstrukcja była zawieszona od 80 do 90 metrów pod powierzchnią wody. Sterowano nią za pomocą łańcuchów i bloczków. Próby znad jeziora Toplic pomogły później Amerykanom w stworzeniu rakiety Polaris. Odpalana spod wody rakieta może niszczyć cele odległe o setki kilometrów.
Ale w przeciwieństwie do Polaris, niemieckie rakiety nigdy nie działały prawidłowo. Jedyna próba polowa odbyła się na Bałtyku i zakończyła się eksplozją, która nieomal zatopiła okręt podwodny. Od fałszerzy pieniędzy żądano wzmożenia tempa produkcji. Początek roku 45. Pętla wokół Niemiec zaciska się. Sowieci przeszli Odrę i wkroczyli do Niemiec. W obliczu ofensywy niemiecka obrona załamywała się. Sowieckie armie okrążały Berlin. Naziści ścigali się z czasem, by jak najwięcej ocalić. Operację fałszowania pieniędzy ewakuowano z Sachsenhausen w lutym. Więźniów i warsztaty przewieziono koleją na południe ku górskiej twierdzy. To, co Niemcy uważali za cenne, łącznie ze złotem Banku Rzeszy, miało zniknąć w górach. Fałszerze wyruszyli do Drezna, a następnie przez Pragę do Mauthausen. Jednak w powietrzu panowali alianci. Nigdzie nie było bezpiecznie. Według więźniów z Sachsenhausen konwój był atakowany. Na wiejskiej drodze przelecieli nad nami Amerykanie i nagle zaczęli do nas strzelać. Tułaczka więźniów skończyła się, gdy trafili do Redl-Zipf, obozu pracy pod Salzburgiem. SS-mani pojechali z pieniędzmi dalej. Rozkazano im przetransportować fałszywe banknoty głębiej w góry, ale w pewnym momencie zgubili drogę. Trafili do ośrodka badawczego marynarki kilka kilometrów od jeziora Topitz. Był niemal całkowicie opuszczony. Zimnej majowej nocy 45 roku, zaledwie parę dni przed końcem wojny, oficerowie SS zdecydowali, że muszą pozbyć się sfałszowanych pieniędzy. Nie chcieli palić banknotów z obawy, że część dowodów zostanie porwana przez wiatr lub nie spłonie. Postanowili zatopić wszystko w jeziorze. Skrzyń było tak wiele, że wrzucenie ich do wody zabrało dwa dni. Gdy nazistowskie sny o zwycięstwie szły na dno, Jack Papler i inni więźniowie obozu zaczęli mieć nadzieję na wolność. Za jeziora Toplitz. Gdy Sowieci i zachodni alianci szykowali się do ostatecznej rozprawy z III Rzeszą, oddziały SS zatopiły w jeziorze Toplitz miliony brytyjskich funtów w fałszywych banknotach. Kilka kilometrów od jeziora więźniowie obozu koncentracyjnego, którzy produkowali fałszywki, oczekiwali na wyzwolenie. Pamiętam, że koło południa usłyszeliśmy amerykańskie czołgi. Trudno sobie wyobrazić, w jakim byliśmy stanie. Drogi w obozie były pełne trupów i wycieńczonych więźniów. Amerykanie przyszli i wyzwolili nas. Wszyscy więźniowie pracujący na potrzeby operacji Bernard przeżyli. Alianckie obawy dotyczące górskiej twierdzy na szczęście się nie sprawdziły. Opór Niemców był znikomy. Niemal wszyscy poddali się. Wojna w Europie nareszcie dobiegła końca. Amerykanie nie trafili na bunkry i zamaskowane punkty oporu, ale odnaleźli pociągi pełne zrabowanych kosztowności i dzieł sztuki.
Naziści pragnęli ukryć je w alpejskiej twierdzy. Wiele lat później, 11 listopada 1987 roku, Hans Fricke zgodził się na dość dziwne spotkanie nad jeziorem Topitz. Szef nazistowskich fałszerzy, Bernard Krüger, chciał przyjrzeć się po raz ostatni swoim dziełom. A Fricke pragnął jeszcze raz zanurkować w jeziorze i poszukać nowych wskazówek mogących wyjaśnić tajemnicę. Bernard Krüger po raz pierwszy przyjechał nad Toplitzsee. Poczuł, że musi to zrobić. Ma 83 lata i jest u kresu życia. Alianci uważali go za twórcę planu fałszerstwa. Sam Krüger twierdzi, że był tylko trybikiem w maszynie, mimo że operacja nosiła jego imię. Wspaniałe. Naprawdę niezłe. Nie zgniły, są tylko brudne. Od razu można nimi płacić. Krüger ściśle współpracował z szefem wywiadu, ale jedynie z rzadka dowiadywał się, do jakich celów użyto fałszywych pieniędzy. Kiedyś na Pergauer Straße pokazano mi skrzynię pełną monet. Różne waluty, monety pamiątkowe i inne. Widziałem też inne rzeczy, jak naszyjniki, bransolety. Chyba płacono za nie fałszywymi banknotami. Ale fałszywek używano głównie do celów wywiadu. Płacono nimi agentom, dawano łapówki. Opłacano m.in. lokaja brytyjskiego ambasadora w Ankarze. Po wojnie stał się sławny. Krügera niewiele obchodził los więźniów, którzy pracowali jak niewolnicy w ciągłym lęku o życie. W sumie jestem całkiem zadowolony. Więźniowie odzyskali wolność dzięki operacji Bernard. Kiedy dziś siedzę przed tymi skrzynkami na dnie jeziora Toplitz, jestem poruszony. Przypominam sobie operację, sukces jej początkowej fazy, ale i to, że pomogła uratować życie więźniów. Krüger uważa, że wypełniał swój obowiązek wobec Führera i nie zrobił niczego złego. Według jego wersji wydarzeń to on był ofiarą. Nie sądziłem, że jeszcze w życiu zobaczę te pieniądze. Najwyraźniej operacja Bernard chciała się ze mną jeszcze skontaktować. Cieszy mnie, że tak to się skończyło. Bo co ja w końcu takiego zrobiłem? Tymczasem po wojnie traktowali mnie jak śmiecia. Bernard Krüger zmarł w 1989 roku. Nigdy nie wyraził skruchy. Bardziej użalał się nad sobą niż nad więźniami obozu. Umierał dumny ze swego dzieła. Nie wszystkie fałszywe banknoty wylądowały na dnie jeziora. Część przeszmuglowano z Berlina do Meranu w północnych Włoszech. Stamtąd trafiły do wszelkich zakątków Europy. Po wojnie nazistowscy zbrodniarze używali fałszywych funtów, by sfinansować swoje ucieczki. Friedrich Schwendt, człowiek odpowiedzialny za dystrybucję banknotów, zbiegł do Ameryki Południowej. W 1959 roku reporter magazynu Stern odnalazł go w Peru, gdzie niemiecka ambasada wydała mu paszport na nazwisko Federico Schwendt. Podobno wypuścił w obieg fałszywe banknoty na sumę 140 milionów marek.
Svent opłacał fałszywkami szpiegów. Najsłynniejszy z nich o kryptonimie Cicero otrzymał ponad 300 tysięcy funtów za szpiegowanie brytyjskiego ambasadora w Ankarze. Część fałszywych funtów Svent zdeponował na kontach w szwajcarskich bankach. Co stało się z tymi kontami, do dziś pozostaje tajemnicą. A co stałoby się z brytyjską gospodarką, gdyby do obiegu weszły wszystkie sfałszowane przez Niemców funty? Jak twierdzi John Keywood z Banku Anglii, skutki mogłyby być katastrofalne. To byłoby straszne. Ludzie straciliby zaufanie do funtów sterlingów, a przecież gospodarka była wtedy oparta w większości na gotówce. Niewielka część ludzi miała wówczas rachunki bankowe czy też czeki. Większość operowała gotówką. Co tydzień czy miesiąc właśnie tak wypłacano pensje. To oznacza, że gospodarka gotówkowa mogłaby się na pewien czas załamać, aż do momentu, w którym wycofano by fałszywe banknoty. Uniknięto ekonomicznej katastrofy, ale do dziś Bank Anglii odmawia udostępnienia informacji o tym, jak wiele fałszywych funtów trafiło do obiegu. Powoli podnosi się zasłona skrywająca tajemnicę jeziora Toplic. Przez długi czas po wojnie pojawiały się dotyczące go plotki, kłamstwa i legendy. Jedna z najczęściej powracających plotek dotyczyła złota zatopionego tu ponoć przez nazistów. Powtarzają się doniesienia o ludziach nurkujących pod osłoną nocy w jeziorze. Ale Toplic nie należy do bezpiecznych miejsc dla poszukiwaczy skarbów. Strome klify ograniczają dostęp do większej części jeziora, a skaliste brzegi opadają prosto do dna. Pnie drzew tworzą niebezpieczny labirynt. Na dodatek dno pokrywają rozrzucone bloki skalne. Podczas swoich badań profesor Fricke natrafił na list wyjaśniający, skąd się wzięły. Po zatopieniu wszystkiego zdetonowałem około 30 tysięcy metrów sześciennych skał. Tam, gdzie spoczywają złoto i inne skrzynie, głębokość jeziora wynosi teraz 94, a nie jak wcześniej 107 metrów. List napisał w 1972 roku były oficer SS. Fricke stwierdził, że skał nie da się ruszyć. Stracona więc została szansa na odkrycie tego, co znajduje się pod nimi. Ale dokonał innego, intrygującego odkrycia. Mała, okuta metalowa skrzynka, zupełnie inna od pozostałych zalegających dno. Wcześniej Fricke w tym samym miejscu znalazł większy pojemnik. Jeden z boków był przedziurawiony. Wszędzie wokół leżały naboje. Ostrzelano ją z bliska. Fricke znalazł plakietkę z napisem „Serbski bank handlowy”. Badacz sądził, że obie skrzynki mogą być powiązane ze śmiercią 19-letniego Niemca Adolfa Egnera. Mamy tu pojemnik serbskiego banku z dziurami po kulach na takiej wysokości, że musiał być pełny. Dzięki pomocy władz austriackich znaleźliśmy go. Był pusty. W okresie powojennym wiele ekspedycji nurkowych, w tym amerykańskich, brytyjskich i nawet rosyjskich służb specjalnych, przeprowadzono w tym miejscu. Również ciało Egnera wyciągnięte zostało właśnie stąd. W nocy 6 października 1963 roku Egner i były SS-man powiosłowali na jezioro. SS-man powiedział chłopakowi, gdzie ma nurkować. Czy chcieli zniszczyć jakieś dowody, czy też szukali serbskiego złota?
Zabezpieczony linką Egner zszedł na głębokość 60 metrów. To zbyt wiele dla niedoświadczonego nurka. Towarzysz chłopaka, SS-man z nazistowskiego wywiadu, zgłosił wypadek 20 godzin później, dopiero po powrocie do Monachium. Georg Freiberger, dr Karl Heinz Schmidt oraz Gottfried Oswald zostali skazani na 5 miesięcy w zawieszeniu za nieumyślne zabójstwo. Nigdy nie wyjawili, co mieli nadzieję znaleźć, kiedy wysłali Egnera na dno jeziora. Hans Fricke pragnie znaleźć to, czego szukał Egner. Był pierwszym, któremu udzielono zezwolenia na nurkowanie w tym miejscu od tragedii z 1963 roku. Pojemnik na głębokości powyżej 80 metrów pod poziomem jeziora. Badacz zastanawia się, skąd się wziął i co może zawierać i czemu go tu zatopiono. Pojemnik mógł zostać przywieziony przez jeden z wielu przejeżdżających tędy konwojów. Skrzynka jest ciężka. Łódź ma problemy z podniesieniem jej z błota. Potem pojemnik zahacza o jedno ze zwalonych drzew. Manewrują łodzią, ale wydaje się, jakby skrzynkę trzymało coś mrocznego i złowrogiego z przeszłości. Powoli i ostrożnie podnoszą skrzynkę tuż pod powierzchnię wody. Fricke sądzi, że najważniejsze znalezisko w jeziorze jest tuż, tuż. Przypuszcza, że było związane z serbskim bankiem. Pięć skrzyń papierów wartościowych z Serbii zniknęło pod koniec wojny. Czyżby to jedna z nich? Pod wodą, by nie zniszczyć wartości, niemiecki badacz otwiera skrzynkę. Ale znajduje jedynie kamień, prawdopodobnie użyty jako balast do zatopienia skrzynki. Poza tym kilka strzępków papieru, tak małych, że niemal niemożliwe jest ich odczytanie. Po co ktoś zadawał sobie kłopot, zatapiając skrzynkę papieżysk w jeziorze? Fricke szuka informacji dotyczących pochodzenia znaleziska. Na jednym z kawałków znajduje datę 1942. Na innym napis Dash. Tak nazywał się niemiecki szpieg, stracony w Ameryce w 1942 roku. Inny kawałek, dziwne rysunki, postacie z komiksu, a także tajemniczy symbol. Po początkowym rozczarowaniu Fricke całą energię kieruje na nowe dochodzenie. Zajmuje się strzępkami papieru, skanuje je do komputera i szuka podobieństw. Ekspert datował dokument na rok 1955 lub nawet później.
Dopiero wtedy zastosowano tę czcionkę. Ale to pomaga w śledztwie w znikomym stopniu. To mogła być jedna z milionów publikacji. Fricke znajduje kolejną wskazówkę, ręcznie napisaną liczbę 157. W 1963 roku słynny łowca nazistów Szymon Wiesenthal napisał: przede wszystkim uważamy, że w jeziorze Toplitz znajduje się tak zwana lista depozytów odnosząca się do stolicy Niemiec. Czy była to część listy tajnych rachunków bankowych? Jeśli tak, Fricke mógłby wyśledzić, gdzie naziści ukryli zrabowane pieniądze. W najciemniejszych ostępach dżungli. Jeziora Toplitz. Poszukując wskazówek dotyczących tego, co naziści zatopili w jeziorze Toplitz, Hans Fricke przeszukiwał periodyki w Wiedeńskiej Bibliotece Narodowej. Przeglądał systematycznie roczniki. Aż po wielu dniach natrafił na austriacką edycję Sterna z 4 stycznia 1958 roku. Rok później czasopismo zaczęło własne poszukiwania w jeziorze. Postacie pochodzą z komiksu. A tajemniczy symbol uważany za szyfr to część rysunku. Tylko ręcznie napisany numer pozostaje tajemnicą. Wszystkie pozostałe wskazówki być może nadal ukryte są w wodach jeziora Toplitz. Pytaliśmy niemieckich i austriackich specjalistów wywiadu, co może znaczyć ten Stern. Nikt nie dał nam odpowiedzi. Myśleliśmy nawet, że to może żart. Ale kto targałby ciężką skrzynkę na odległy kraniec jeziora tylko po to, by zatopić czasopismo? To nie ma sensu. Jeden z SS-manów, którzy brali udział w nielegalnym nurkowaniu w roku 63, do dziś żyje w Bonn. Nawet po 40 latach nie uzyskaliśmy od niego odpowiedzi. Jakby nad Toplitz wisiała jakaś klątwa. Bezustannie mroczne legendy niszczą reputację tego pięknego, górskiego jeziora. Latem 2000 roku firma badawcza Oceaneering przez 6 tygodni badała każdy metr dna. Ci ludzie badali już Titanica i inne sławne wraki. Ale zatopione w jeziorze pnie i skały utrudniały badania. Ekspedycja, która kosztowała miliony dolarów, zakończyła się fiaskiem. Spokojne i ciche jezioro uparcie strzeże swych tajemnic. Nadal przybywają tu poszukiwacze skarbów, przyciągnięci przez plotki i opowieści. Hans Fricke zbadał i skatalogował całe jezioro, ale nadal nie zdementował legend i mitów. I jako naukowiec zawsze będzie zafascynowany tym jeziorem. Przybył tu jako biolog pragnący poznać nieznane głębiny alpejskiego jeziora. Nie domyślał się, że zaangażuje się w badania niemieckiego uzbrojenia i eksperymentów nazistowskiej machiny wojennej, czy też tajemnic operacji Bernard.
toksyczna zawiesina ukrywająca dno jeziora Toplic być może na zawsze zachowa swoje sekrety. Los sfałszowanych funtów wydaje się wyraźniejszy. Bank Anglii naciskałby banknoty spalono. Ale jak wszystko związane z tym jeziorem, sprawa się skomplikowała. Kilka fałszywych funtów uniknęło zagłady i dziś są bardzo poszukiwane przez kolekcjonerów. Jezioro skrywa jeszcze wiele tajemnic. Co sprawiło, że Adolf Egner udał się na tragiczne spotkanie z przeznaczeniem? Czy to prawda, że skrzynki skradzionych skarbów, serbskie złoto czy listy tajnych kont spoczywają pod tonami skał? Co jeszcze może się kryć we wrogich głębinach, wśród odłamków skalnych na śmietnisku diabła? Opracowanie wersji polskiej Studio Company Warszawa. Tekst Herbert Worzel. Czytał Jacek Sobieszczański. Już z...